Dobry wieczór. Dzisiaj wieczorny ekspres o dwóch sprawach. O żelaznej kopule, czyli europejskim projekcie obrony przeciwrakietowej. O sprawach obronności. Tutaj rozmowa z generałem Leonem Komornickim. Później, po kilkudziesięciu minutach, Paweł Piskorski, czyli były sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, były prezydent Warszawy. No, były jeden z kluczowych polityków, jeżeli chodzi o środowisko liberalne w latach 90. czy 2000. Jeden z najbliższych współpracowników wtedy obecnego premiera Donalda Tuska, więc i o panu premierze, między innymi o jego planach, także i o tym, jak spisuje się w tej nowej, starej roli, porozmawiamy. Na początek generał Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dobry wieczór, panie generale, serdecznie witam. Dobry wieczór, panie rektorze, dobry wieczór państwu. Panie generale, na początku pytanie zadam takie, które zadajemy też naszym widzom dzisiaj w sądzie. Czy Polska potrzebuje żelaznej kopuły, ta nazwa zapożyczona od Izraela, od tego systemu, który to państwo chroni właśnie. Tu chodzi o europejski projekt pod niemieckimi auspicjami. Gorąca dyskusja polityczna w Polsce z tym związana. Zdanie pana generała, jakie jest w tej sprawie? No, Polska już powinna posiadać taką żelazną kopułę. No chociażby to, co się wydarzyło już czterokrotnie z rosyjskimi rakietami, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną bezkarnie, no i sobie odleciały. Tak, to jest rzecz fundamentalna w budowaniu systemu obrony państwa. Zbudowanie kopuły obrony powietrznej Rzeczpospolitej. Ale panu generałowi chodzi o tę europejską kopułę? Mówię o naszej, kopułę? O polskiej kopule. Tak, polska kopuła powinna być zbudowana i ona powinna być autonomiczna i spójna z europejską. I taki to jest warunek, czyli nie mamy znowu zmienić to, co już rozpoczęliśmy. Nie ma potrzeby zmieniać. To trzeba kontynuować, a nawet je wzbogacić, bo w mojej ocenie 6 baterii Patriot to jest niewystarczająca ilość, żebyśmy mówili o kopule, bowiem te baterie pozwolą nam osłonić tylko, zrealizować osłonę obiektową, a tu trzeba zbudować osłonę powierzchni Rzeczpospolitej. Jeżeli popatrzymy na nasze terytorium, te 312 tysięcy kilometrów do pokrycia tego terytorium, powtarzam jeszcze raz, bo nie sztuką jest bronić wojska. Znowu nie może być tutaj myślenia kategoriami wojsko samo się obroni. Tu chodzi o obronę potencjału państwa, czyli dotyczy to infrastruktury krytycznej, energetycznej, przemysłowej, przemysłu obronnego i oczywiście wojsk, ale też aglomeracji miejskich, bo przecież uderzenia te dotykają, jak rosyjskie uderzenia powietrzno-rakietowe, to dokumentują obiekty cywilne, tak? I tak dalej. Temu towarzyszyć musi zbudowanie tego, to jest potrzebne według moich obliczeń, to nie żaden problem obliczyć, 24 baterie. Tyle trzeba, Patriot, żeby zbudować kopułę tej, można powiedzieć, średniego zasięgu, program Wisła. To nie jest nie do zrobienia, panie generale. Jest pieniądze, to kwestia pieniędzy i to trzeba robić, bo tutaj to jest fundamentalna rzecz. Jeżeli my zbudujemy tą kopułę i ona będzie właśnie spełni taką rolę jeszcze średni zasięg, krótki zasięg, czyli program Narew i bardzo krótki zasięg, Poprad, no to wtedy to jest spójny jeden system obrony powietrznej kraju, który zagwarantuje, co jest istotne. Przy pierwszym zmasowanym uderzeniu rakietowym, bo tak się rozpocznie agresja na dużą skalę, tak ją Rosja rozpocznie, zapewni nam to skuteczne odparcie tego uderzenia. Oczywiście poparte to musi być dobrym rozpoznaniem, reakcją, monitorowaniem i tak dalej. I dowodzenie właśnie, siecocentryczny system dowodzenia, w którym funkcjonują wszystkie systemy walki. Te naziemne, powietrzne i morskie. I bez szwanku byśmy wyszli z tego pierwszego uderzenia? Jeżeli będzie to właśnie w takim wymiarze, to trzeba wszystko policzyć. Policzyć, tu jest matematyka się kłania i zdolności i tak dalej. To są konkretne powierzchnia, którą są w stanie. Bo to jest istotne, jeżeli my tego nie zrobimy, to przegramy wojnę. To trzeba mieć tą świadomość. Dlaczego? Dlatego, że to nam nie zagwarantuje ten potencjał, o którym mówimy. Jeżeli będziemy, a my sami musimy być do tego zdolni, sami mieć autonomiczni, to my nie zagwarantujemy odporności państwa i nie zagwarantujemy żywotności systemu walki, które jest istotne są do czego? Do tego, że po tym uderzeniu, kiedy ono ustanie, a temu będzie towarzyszyć
przegrupowanie na lądzie, zgrupowań uderzeniowych, które będą zmierzać do naszej granicy, a terytorium Polski nie może być teatrem wojny, nie może być. Granica państwa ma być ostateczną rubieżą obrony strategicznej, gdzie przeciwnika trzeba zatrzymać ostatecznie, osłabionego, pobitego. To wtedy właśnie, zatrzymując te uderzenia powietrzno-rakietowe, zmasowane, gwarantujące żywotność państwa i systemu walki, i przemysłu, i centrów administracyjnych państwa, i systemu kierowania i dowodzenia, i tak dalej, przystępujemy do tak zwanego uderzenia odwetowego, czyli porażamy przeciwnika tymi systemami walki, które posiadamy, a więc po pierwsze to są rakiety dalekiego zasięgu, typu HIMARS, tak, samoloty wyposażone w rakiety JASM dalekiego zasięgu i średniego zasięgu, artyleria, która wykonuje pola narzutowe, to wszystko wykonujemy na terytorium agresora. Ale to, panie generale, my rozmawiamy, mówiąc agresor, możemy pod to słowo podstawić, wiadomo, tak, no, chodzi o Rosję, nazwę no, państwa, chodzi tak, o Rosję, innego tak, scenariusza raczej nie rozpatrujemy, to wtedy to uderzenie po odparciu jest tego pierwszego ataku, to gdzie sięga to uderzenie Polski? To jest, mam, nasze systemy gwarantują do 1000 kilometrów, bo rakiety JASM, które będą, są wyposażone samoloty F-16, F-35, mają taki zasięg. A tu też nie będziemy sami, bo przecież są już sojusznice, systemy też i tak dalej. Stanów Zjednoczonych, wojsk NATO i tak dalej, które też w tym odwetowym uderzeniu wezmą udział. I tutaj, panie redaktorze, ewidentnie wynika z tego, co się stało właśnie w Izraelu, czy tam na Bliskim Wschodzie, że Iran wykonał zmasowane uderzenie rakietowo-powietrzne, sygnalizowane, demonstracyjne. To w zasadzie miało taki taka pokazowy... odpowiedź, tak, po uderzeniu na placu. Ale to jest istotne, że strategia, która dzisiaj obowiązuje, ostraszenia nie działa. Ona jest trupem, ona się przeżyła. Trzeba powrócić. NATO miało na początku swego istnienia strategię odwetowego uderzenia zmasowanego, czyli odpieramy uderzenie to powietrzno-rakietowe i później mamy te zdolności, zachowujemy zdolności dzięki właśnie tej kopule Polski autonomicznej, która jest spójna z europejską. Nie, ona jest spójna, oczywiście, ale my tu decydujemy o wszystkim. My decydujemy... Europejska to po prostu miły dodatek do tego, co sami będziemy... Każdy niech buduje i trzeba to robić. Musi to być zlinkowane i tak dalej, ale nie. Decyzje mają zapadać u nas do odparcia. Tutaj, bo my jesteśmy na styku z Rosją bezpośrednio. Jesteśmy na wschodnich flankach. I ta odpowiedź, panie generale? I ta odpowiedź pozwoli nam wtedy właśnie przenieść obronę państwa, bo to jest filozofia, którą trzeba wbijać także naszym zachodnim sojusznikom. Przenosimy obronę państwa na terytorium agresora i na terytorium, które agresor nas zaatakuje. Na przykład z Białorusi, czy z terenu, no nie daj Boże, żeby do tego doszło, Ukrainy i tak dalej. Czy tego kierunku, generalnie, że strategicznego kierunku wschodniego, to jest ten, ta nasza granica wschodnia, to jest strategiczny kierunek wschodni, tak? Mam pięć kierunków operacyjnych. I od strony też morza, bo to uderzenie z tamtej strony też może być powietrzne. Trzeba się z tym liczyć, bo systemy nie tylko będą zaangażowane z platform lądowych, ale i powietrznych i morskich, tak? Na terytorium będzie zmasowane uderzenie. Po odparciu tego, przeniesieniu tej obrony państwa, czy obrony wschodniej flanki NATO, bo tu musi nastąpić zmiana doktryny NATO także i doktryny Stanów Zjednoczonych, to tego trzeba przekonać sojuszników. To jest w naszym interesie, żeby Rosja, zgrupowania lądowe rosyjskiej armii nie wtargnęły w nasze terytorium. Bo jesteśmy dwukrotnie mniejsi, panie redaktorze, od Ukrainy, tak? I jeżeli oni wtargną i będziemy ich pobijać tu między Bugiem a Wisłą, to długo się ta wojna nie skończy i pokoleniowy dorobek znowu Polaków zostanie zmarnotrawiony. Znowu będą zgliszcza i zniszczenia, poniewierka i tułaczka i tak dalej, cierpienie. Strategia wtedy jest skuteczna, kiedy jest skuteczna, że do agresji na terytorium państwa nie dochodzi, że powstrzymujemy agresora
na granicy naszego przestrzeni i powietrznej, i lądowej, a więc budujemy te wszystkie zdolności, bo to nie tylko, panie redaktorze, to zdolności do odparcia agresji w wymiarze powietrznym, ta kopuła ma temu służyć, ale to też element jest zdolności antydostępowych, czy inaczej to dalej bierze udział w odparciu uderzeń powietrznych na nasze wojska, na nasze terytorium, środków napadu powietrznego, dronów i tak dalej, w całej operacji obronnej. A wojska lądowe mają przygotowane być do obrony państwa i demonstrować te zdolności i tak dalej, i tak dalej. I że agresora zatrzymamy na granicy państwa, no to jest sukces. I co jest ważne? Budując te zdolności, trzeba je demonstrować, bo co trzeba zrobić, żeby zniechęcić w ten sposób agresora do rozpoczęcia agresji, tylko bo on będzie wiedział... Czy to jest bardziej póki co poziom, nie wiem, czy marzenia to jest dobre słowo, ale jakiejś idei pana generała, czy faktycznie, jeżeli chodzi o NATO, naszą strategię, to jesteśmy... takie myślenie zaczyna przeważać, nie ma lepszej, panie, dobre pytanie, przepraszam, że tego... Powiedziałem panu w słowo. Powściągnę się. Więc o co chodzi? No tą lekcję już mamy. To już nie trzeba lepszego doświadczenia, podpowiedzi, że trzeba to zmienić. Nie ma jak wojna w Ukrainie i to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. No to jest ta odpowiedź. To jest ta podpowiedź, że jest pora zmienić strategię odstraszania na strategię odwetu zmasowanego, wykonanego bronią konwencjonalną, bo mamy systemy o dużej sile rażenia, dalekiego zasięgu, które pozwalają obezwładnić zgrupowania uderzeniowe przeciwnika na jego terytorium, ale nie tylko, jego potencjał, infrastrukturę krytyczną, energetyczną, wszelkiego rodzaju zasoby i tak dalej, na jego terytorium. I trzeba te zdolności budować, czyli inaczej, mamy tarczę i mamy miecz. Ten mieczem są ofensywne zdolności, bo doktryna obrony państwa, mimo że ona w swojej nazwie jest defensywna, powinien mieć charakter, panie redaktorze, szanowni państwo, ofensywny, bo defensywny charakter to jest obrona u siebie, czyli znowu tutaj wpuszczamy tego naszego przeciwnika, którego nie lubimy i który nie powinien tu nigdy wejść i tu go pobijamy i demolujemy. To jak w boksie, panie generale, garda i potem potężny cios, tak? Tak, prawy sierpowy, ale taki, który trafia do mnie w czubek szczęki albo w ucho, tak? I ten przeciwnik jest na deskach. I takie zdolności trzeba budować, je demonstrować i to dopiero odstraszy. Natomiast jakiekolwiek zdolności, którym mówimy, że tu będziemy się z nim rozprawiać, nie będą zachęcać Rosja się tego nie wystraszy. Panie generale, a biorąc bo Iran też się Izraela nie wystraszył, proszę bardzo, co zrobił, tak? No tyle, że tam to też takie są kontrolowane ciągle ruchy, no, panie generale. To jakby to jest pokazanie też, że jeżeli... No, pokazanie, ale żeby się też za dużo nie stało, za duża krzywda nie stała się temu, któremu chcemy pokazać, prawda? To prawda, tylko że tu proszę zobaczyć, że to zrobił sam Iran, bez towarzystwa swojego. Tam nie w tym uderzeniu nie wzięli Huti udział, czyli z Jemenu tam całe, Hezbollah, Syrii i tak dalej, a Iran mógł to zrobić w pierwszej fali, mogła pójść stamtąd, zmasowane, żeby przeprowadzić saturację, można powiedzieć, tarczy tej zielonej kopuły Izraela i dopiero później zmasowane uderzenia. I też Iran te uderzenia mógł wykonać właśnie z terytorium tych państw. Niekoniecznie się... Dużo bliżej po prostu. Dokładnie. A nie leciały nie śledziłby cały 5 świat godzin wszyscy. Tak, jak te drony tam się zbliżają. Jak Sylwester, tak, panie redaktorze? Jak trochę Sylwester, tak. No więc właśnie, tu wynik z tej lekcji my nie możemy sobie tylko być fotografami. Z tej lekcji trzeba wyciągać daleko idące wnioski. Trzeba te wnioski przekuwać na realne zdolności Wojska Polskiego i państwa polskiego, bo nie tylko wojsko. Wojsko nie, to nie, żeby on się samo obronił. Ale panie generale, ale teraz no, znany jest plan, jeżeli chodzi o modernizację polskich sił zbrojnych. Wiemy, w jakim kierunku zmierzamy. To jest spójne mniej więcej z tym, co mówi pan generał, bo mam wrażenie, że w dużej mierze tak, prawda? No bo jeżeli chodzi o HIMARS-ów, którą my będziemy mieli za parę lat, to przecież będziemy mieli no, możliwości tego uderzenia odwetowego większe niż chyba każdy europejski kraj. No tak,
No tak, to już, to jest, nie wiem, czy to intuicyjnie, czy tak już w głowach tutaj urzędników Ministerstwa Obrony, czy w Sztabie Generalnym takie pomysły się pojawi, chociaż ja tu nie jestem żadnym odkrywcą, to jest przecież tak było też na początku istnienia NATO, ta taka doktryna była, tak? Tak, też my kupujemy ten sprzęt, ważne, żebyśmy kupili do tego dostateczną ilość rakiet, bo wiemy, że to nie jest jednorazowa salwa. A to też kolejna nauczka, jeżeli chodzi o zaplecze. Rakiety, to jest kolejna. Tak jest, czyli siły zbrojne, zdolności, z drugiej strony zaplecze. Bez zaplecza nie wygrywa się wojny. I to zaplecze trzeba mieć jak najbliżej. Nie może być tak, że jesteśmy nasze zdolności są uzależnione o zdolności produkcyjnych przemysłu zachodniego i od dostaw. A jak wiadomo, tam może być tak, że społeczeństwa nie będą chciały wyjść z strefy komfortu i powiedzieć, że dobrze, jak wojna wschodnią flankę Rosja zaatakuje, a o tym mówimy wszyscy, tak? Czy już bardzo, bardzo często o tym napominamy, że to grozi nam 2-3-5 lat, chociaż w mojej ocenie tu Polski Rosja nie zaatakuje i takiej potrzeby tu nie ma. Ale tak, o tym my się będziemy jeszcze mówić. Natomiast jest ważne, żeby zaplecze mieć, bo bez zaplecza to też lekcja tej wojny w Ukrainie i też lekcja na Bliskim Wschodzie, ta, która jest, się toczy. Bez zaplecza się nie wygrywa. I teraz ten przemysł... Cała Europa tego zaplecza nie ma. Tak, i ten przemysł... To jest jedno. Nawet Europa, jeżeli chce pomagać, to nie może. To jest nie takie proste, bo po pierwsze trzeba przejść, dokonać konwersji, co najmniej dwuzmianowy system pracy wprowadzić. A to co spowoduje? A są specjaliści dzisiaj na rynku, którzy stogarze, tokarze, mechanicy, inżynierowie tej przemysłu obronnego, który jest potrzebny. Nie ma ich, bo u nas przecież, panie redaktorze, a gdzie są szkoły zawodowe nasze? Kto dzisiaj? My wpadliśmy trochę na... to się chyba odradza, panie generale. No, panie, to myślę, że taki błąd przede wszystkim pomysł w latach lat 90. i 2000. Gdzie... Naród magistrów, tak. No tak. Państwo magistrów. No i... Ale dzisiaj trudno znaleźć stolarza, murarza, tynkarza. Moim zdaniem jedno z większych oszustw III Rzeczypospolitej no, to sprzedanie jest... tego marzenia o lepszym życiu młodzieży właśnie. To jest ta radosna twórczość. Wykształcenie, nieważne jakie, aby ono było, bo okazało się, że to niestety nie jest klucz no, właśnie nie do lepszego było, świata wcale. Ale naszego generalne... części społeczeństwa tego, które chciało się rozwijać zawodowo właśnie w zawodach swoich, nie stworzono warunku. Odebrano im nadzieję. To jest odebranie dużej części społeczeństwa, tej można powiedzieć, które upatrywało być stolarzem, ślusarzem i tak dalej, elektronikiem, zabrano mu taką możliwość rozwoju. Ale tak? To się teraz też o tyle zmieniło, że inne zupełnie są w tych zawodach, które pan generał powiedział, bardzo płacę, dużo absolwentów prawda? W zakresie marketingu, tak, co tam tak, jeszcze? To prawda. PR-u, HR-u. Zaocznie w prywatnej szkole marketing i zarządzanie to jedno z typowych takich. Tak jest. Jest problem, problem specjalistów, że przejść to trzeba oderwać teraz będzie ludzi od innych miejsc pracy, w innych dziedzinie produkcji cywilnej, czyli co? Społeczeństwo zachodnie, jeżeli mamy zbudować, musimy być gotowe wyjść z strefy komfortu i trochę biedniej żyć, trochę skromniej żyć. Pytanie, czy ono będzie gotowe. Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o przemysł obronny, to no, wielka lekcja sprzed już prawie wieku Stany Zjednoczone i II wojna światowa, to raczej był sposób na wyjście z kryzysu, z którym jeszcze borykały się wtedy Stany Zjednoczone. To właśnie pozwoliło wejść na tą drogę już naprawdę potężnego i szybkiego wzrostu Stanów Zjednoczonych, prawda? To prawda, tylko że wtedy żyliśmy w epoce przemysłowej. Dzisiaj od początku tego wieku żyjemy w epoce informacyjnej, czyli zupełnie jest inny świat, inne kształtowane jest społeczeństwo, inne myślenie i inaczej zarządzania jest też świadomość społeczeństw i każdego człowieka. Oczywiście, panie generał, to chciałbym jeszcze domknąć wątek tej żelaznej kopuły. Tak. Rozumiem, że pan generał godzi jedną i drugą stronę politycznego sporu. Tak, pan premier powiedział, dobrze, tylko no może nie do końca to czytelnie wybrzmiało i oczywiście, jak to u nas bywa, każde poletko jest dobre, żeby rozpętać bitwę polityczną. My bardzo lubimy walczyć. Okay. Tak. Tematu tutaj nie ma, po prostu żadnego wchodzić w to, ale budować swoje zdolności. To musi być spójne, musimy to zlinkować się, razem się szkolić, zdolności.
Bo jesteśmy u siebie, co, tworzymy europejską rodzinę. Jesteśmy u siebie w domu, musimy być do tego przygotowani. Autonomiczny system, ale jest spójny z europejskimi państwami, europejską tarczą, który jest domem europejskiej rodziny. To tak jak to, że patrole policji chodzą po naszych ulicach, nie ma wpływu na to, że zamki w drzwiach mimo wszystko jednak montujemy. No ale nie byli rzeczy. No, ministerstwa nasze, przepraszam tak. bardzo, nie są wspólną jakąś tam ministerstwem europejskim. Tak. To chociaż jest Unia Europejska, dyrektywy wydaje i tak dalej. Panie generale, to o Ukrainie trochę porozmawiajmy. Spójrzmy na to, co dzieje się na wschodzie. Ja zacytuję słowa generała Richarda Baronsa. Nie znam tego generała, ale w każdym razie to jest były szef brytyjskiego dowództwa sił połączonych. W rozmowie z BBC powiedział tak, Ukraina może zacząć odczuwać, że nie może wygrać, a gdy do tego dojdzie, dlaczego ludzie mieliby chcieć dalej walczyć i umierać, broniąc czegoś, czego nie da się już obronić. Mam wrażenie, że podobne słowa z ust pana generała padały już jakiś czas temu. To jest ten punkt krytyczny gdzieś, kiedy ta wola walki będzie już na takim poziomie, że kolejni młodzi ludzie będą twierdzili, że no, to już jest przegrana sprawa, tak? Już szkoda mojego życia składanego w ofierze na ołtarzu tej przegranej sprawy. Tak, tak jest. Oczywiście pan redaktor na początku tego roku zadał mi to pytanie. Tak, ja powiedziałem jasno, że Ukraina tej wojny nie wygra, jeżeli Zachód się nie zmobilizuje i dostarczy Ukrainie tego, co jest potrzebne do zwyciężania, do wygrywania z armią rosyjską, bo ją się nie pobije w taki sposób, jak się to wielu wydawało, poprzez zdolności taktyczne, czy też prowadzenie działań taktycznych. W wyniku tych działań taktycznych próbowano takim sposobem działań taktycznych przeprowadzić kontrofensywę, kiedy ukraińska armia nie miała zdolności w tej przestrzeni operacyjnej czy strategicznej, więc nie mogła stworzyć strefę antydostępową, która by zbraniała podejście świeżych sił i odwodów, zaopatrzenia, w tym ludzi z terytorium Rosji. Rosja tam jest bezkarna, chociaż Ukraińcy sami takie uderzenia wykonywali skutecznie, ale Stany Zjednoczone co zaprotestowały, żeby nie wyniszczać infrastruktury paliwowej, bo ceny rosną w górę, bo to zaszkodzić może gospodarce też Stanów Zjednoczonych, bo taki jest dzisiaj świat globalny, nie tylko gospodarki. W związku z tym to jest wszystko ważne. W związku z tym tak, dzisiaj ukraińska armia resztką sił broni tej rubieży, którą zajmuje, nawet ją częściowo traci, w wyniku naporu armii rosyjskiej, która przecież doskonale wiedzą dowódcy rosyjski, że tam są zasoby, się kurczą amunicji, nie tylko tej artyleryjskiej, ale strzeleckiej, że żołnierze są nieluzowani już pół roku są w okopach, tak, w błocie i tak dalej, zmęczeni psychicznie i fizycznie, że brakuje rakiet, że brakuje samolotów i brakuje amunicji artyleryjskiej, systemów walki brakuje, no wszystkiego brakuje. Tylko dzielnością ukraińskich żołnierzy i dowódców to jest utrzymywane, ale utrzymywana jest nie tylko ta pozycja w imię bezpieczeństwa Ukrainy i nadziei, że coś można jeszcze wskórać, ale oni także bronią Europy. Oni bronią przed tym, co się może wydarzyć po przegranej tej wojnie Ukrainy z Rosją. To trzeba mieć tą świadomość, bo Rosja, i tu się zgadzam, na tym nie poprzestanie. A to grozi wyraźnie, bo Rosja zrobi wszystko, żeby wyzwolić, jak to Rosjanie nazywają według ich narracji, jak powtarzam, ten obwód ługański, doniecki, zaporowski i chersoński, i stworzyć w Ukrainie państwo kadłubowe, ale że do tego jeszcze przed tym dojdzie do rozbicia ukraińskiej armii, może dojść nawet do okrążenia, jeżeli uda się wyjść na skrzydła, tak, przebić tam w kierunku na Słowiańsk, tutaj w kierunku do Charkowa. Charków nie będzie zdobywany, nie ma takiej potrzeby. Charków będzie wyniszczany. Ostatnio się o tym mówi, prawda? Tak, mówiłem, to nie ma takiej potrzeby kompletnie. Rosja nie będzie zdobywać Ukrainy, tylko opanowując tą właśnie te terytoria, ogłosi koniec, jeszcze przednio dojdzie do rozbicia ukraińskiej armii, która dzisiaj nie ma tych systemów i brakuje żołnierza. Jest podpisany dekret przez Zełenskiego o mobilizacji. Ale mobilizacja to jeszcze nie wszystko i pobór ten masowy, dlatego że trzeba tego wyszkolić, trzeba dać temu żołnierzowi sprzęt, amunicję, żeby on miał czym walczyć. Ale panie generale, to jest długotrwały proces. Wejdę, ale tak. Pan generał mówi o tym, że Ukraina nie broni tylko, ukraińscy żołnierze nie bronią tylko swojego kraju, swojego terytorium, bronią Europy, że Rosja nie poprzestanie na Ukrainie. Jeżeli tak jest, to
Europa jest głupia, nie pomagając Ukrainie na tyle, żeby to ukraińską krew przelewając udało się zatrzymać Rosję, bo na razie to możemy dać pieniądze, możemy dać sprzęt, a nie musimy dawać życia młodych mieszkańców, obywateli Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Tak, to głupota. No, to jest, pokutuje w tym przestrzeni takie myślenie, w mojej ocenie, to jest oczywiście moja, może być subiektywna, ale to jest ewidentnie z tego widać, że politycy na Zachodzie, w tym Stanach Zjednoczonych, oni patrzą, tak można powiedzieć, krótkoterminowo etapami. Ukraińska armia ma powodzenie, idzie, już lada moment wygra, tak? Zamiast już się mobilizować, że jeżeli nie dojdzie do takiej sytuacji, żeby być gotowym, żeby zabezpieczyć ukraińskiej armii to, co jest sztuką wojenną, bo to jest sztuka wojenna, ciągłość dostaw i rosnąca, zabezpieczona potrzeby ukraińskiej armii w wymiarze rosnących potrzeb, bo te potrzeby rosną, nie maleją, a tu to wszystko jest takimi fazami, takimi skokami. Macie i czekają, macie i czekają. No nie dają rady. No i doszło do sytuacji kryzysowej dzisiaj, kiedy przez 2 lata można było wyprodukować już amunicji ze 3 miliony czy 4. Można było wyprodukować czołgi, systemy artyleryjskie, bo głównie ta technika, która trafiła do ukraińskiej armii, to trafiła ze stanu armii. To nie wyprodukowana. Może tam jakaś lekka technika, tak, ale ta ciężka to wszystko zdjęte ze stanu armii. Myśmy przekazali przecież ponad 200 czołgów, Rosomaki, Kraby, Mili 29 i tak dalej. I każdy coś tam dokładał, tak? Zamiast uruchamiać produkcję, to już trzeba robić i trzeba myśleć, żeby to było gotowe. To wyobraźni zabrakło? Wyobraźni. Właśnie tej takiej, na wojnie nie ma takiego zjawiska jak nadzieja. Nadzieję trzeba zabijać, bo nadzieja, że Ukraina wygra, że to jest lada moment, jeszcze wojskowi często podbijali ten bębenek oczekiwań, lada moment przegrania rosyjskiej armii i Rosji. Rosja. To prawda, koledzy pana generała podbijali ten pęben. Dokładnie. Wielu takich było. Politycy, wierząc te słowa, zaniechali wiele rzeczy, nie podejmano decyzji. No to zwycięstwo już miało być za rogiem. A poza tym, wypchnięcie sił rosyjskich. Wewnętrznie nie okazało się, że Ukraina może być też takim, ten pomysł Ukrainie może być takim łatwym kęsem, który można rozprowadzić grę polityczną wewnątrz. Na przykład w ramach kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych między kandydatem na prezydenta Trumpa, który już był, i obecnym prezydentem, który przecież tą pomoc została zablokowana w imię walki politycznej wewnętrznie. Ukraina stała się tam elementem bitwy politycznej o zwycięstwo w tych wyborach. No i co do czego doszło? Przecież mija ileś tam miesięcy, 100 miliardów czy 60 miliardów dla Ukrainy zostało skutecznie zablokowane. Podobno ma być to teraz odblokowane, ale znowu nie będzie przewidziane to cały pakiet 100 miliardów, tylko będzie po kawałku, czyli ta pomoc dla Ukrainy, dla Izraela i dla Tajwanu. Czy te 100 miliardów będzie dzielone na te kawałki i będzie głosowane? Czy to się stanie? A czas ucieka. A pieniądze to jeszcze nie wszystko, panie redaktorze, bo za te pieniądze trzeba co? Kupić coś, co już zostało wyprodukowane. A to gdzie to jest to wyprodukowane? No gdzie dzisiaj to coraz jest? Coraz trudniej, jak rozumiem. Tak? No milion pocisków artyleryjskich 152 dopiero będzie, 155 będzie wyprodukowane w przyszłym roku, milion sztuk Zachód wyprodukuje. A Rosja dzisiaj produkuje już prawie 3 miliony, tak? No to w jaki sposób ta Ukraina może wygrywać, tak? Jak on może wygrać, jak nie ma nic własnego, uzależniona jest 100% od dostaw z zewnątrz. I to widzimy, w przestrzeni powietrznej rosyjska armia coraz bardziej wyniszcza Ukrainę, nawet to, co zostało odbudowane, infrastrukturę krytyczną, energetyczną, a jak wyniszcza energetyczną, to i przemysł staje, w tym przemysł obronny, wszystko staje, nie produkuje, tak? No jest beznadzieja. No tak nie walczy się z Rosją. Tak nie można walczyć z Rosją.
to jest sztuka wojenna i ona obowiązuje wszystkich, tak? I tak dalej, i tak dalej. Rosja to nie... Ale Putin nigdy nie był tak blisko osiągnięcia tego swojego celu? No jest dzisiaj bardzo blisko, jest dzisiaj bardzo blisko, bo on zamierza co? On nie będzie zdobywał całej Ukrainy, tylko będzie ją wyniszczał. On zamierza tylko odłupać tą część, którą powiedziałem, żeby w Ukrainie powstało państwo kadłubowe, pozbawione dostępu do zasobu, odcięto od Donbasu i od Morza Czarnego, ograniczony dostęp, słabe, i będzie wyniszczał to państwo. Będzie starał się doprowadzić do czego? Jeżeli Zachód nie przyjmie warunków kapitulacji, mojej ocenie, to zresztą mówiłem, taki cel, jak on rozpoczynał wojnę, że Ukraina ma być w strefie zdemilitaryzowanej, że nie może być tam w rosyjskiej strefie wpływów i tak dalej, i tak dalej. Przy Rosji. Wszystkie przed wojną warunki. Dokładnie. On tak. Do tych warunków wróci. Listopada 2000. Jeżeli nie, to będzie ją wyniszczał. Cały czas będzie bombardował, ma zdolności, machina wojenna rosyjska się rozkręca. No i potem, jeżeli zmierzał, panie redaktorze, do czego, żeby nastąpiła zmiana władzy w Ukrainie, żeby nastąpiło odejście Zelenskiego, żeby tam na tym stanowisku stanął ktoś, kto będzie prorosyjski. Na pewno rosyjska armia tam nie wkroczy, bo Ukraińcy, wiadomo, coś, czym się rosyjska armia spotka, jeszcze z większym odporem tego społeczeństwa, chociaż to ono będzie zmęczone niż na początku tej wojny, tak? I tak dalej, i tak dalej. Będzie ruch partyzancki. Trudno jest wysiedzieć na bagnetach, tak, zajmując takie terytorium, które jest społeczeństwo wrogo usposobione do agresora. To nie jest niemożliwe, niemożliwe. Ale Rosja będzie obezwładniać i dążyć do zmiany władzy. Jeżeli to osiągnie, to zaatakuje następnie i to będzie też, może być taki sondaż, jak się zachowa NATO, kraje nadbałtyckie. Zaatakuje kraje nadbałtyckie, bo będzie zmierzać do czego? Do połączenia terytorium swojego, tak jak dążyła do stworzenia tego korytarza łączącego Rosję z Krymem, do połączenia Rosji z obwodem królewieckim. A tu stoją na przeszkodzie kraje nadbałtyckie. I ona to zrobi. I nie trzeba, żeby Polski zaatakowała. To już wtedy jest problem jaki? Uruchomienia planu obrony tego terytorium zgodnie z artykułem 5, bo plan taki jest. Czy Zachód będzie gotowy na to umierać za Tallin, Rygę i Wilno? Trudne pytanie. No to jest właśnie kluczowe pytanie. I co my robimy, tak? Jesteśmy w wojnie z Rosją wtedy. I właśnie to, jak mówimy, to jest bardzo groźne. I to jest, dylemat będzie strategiczny. Bo Finlandia nie ma zdolności ofensywnych, żeby przyszła z odsieczą, tak? Szwecja jest trochę za daleko. I też nie tutaj też nie ma takich zdolności. Ale jednak to wejście Finlandii do NATO sytuację mocno zmienia tutaj, prawda? Oczywiście, to znaczy absorbuje siły rosyjskie, które tam trzeba trzymać. I tak dalej. Tak. Natomiast i Bałtyk tu inną konfigurację przybiera. Natomiast Rosja nie zrezygnuje z połączenia z wodem królewieckim. To jej bardzo uwiera, tak jak Krym, i będzie zmierzać do połączenia. I trzeba to widzieć. Trzeba to widzieć. I to jest w kolejnym etapie. Za 2-3 lata, za 3-4 lata, do 5 lat Rosja zaatakuje kraje nadbałtyckie. I to mówię z całą odpowiedzialnością. Jeżeli Ukraina nie padnie, to jeszcze było, po drodze będzie Mołdawia, oczywiście. Będzie Mołdawia, tak? Później będzie kraje nadbałtyckie i może dojść do sytuacji, tak jak było właśnie w okresie zimnej wojny, że to stanie na tej rubieży, tak? Ściana wschodnia, cała nasza granica, Białoruś, Ukraina, kraje nadbałtyckie, obwód kaliningradzki, będziemy stali naprzeciwko armii rosyjskiej, oczywiście i NATO, i Zachód. Czy pytanie, NATO wtedy się utrzyma? Czy to, że NATO nie podejmie tego wysiłku obrony krajów nadbałtyckich, to będzie początek rozpadu NATO? Bo ono już dzisiaj trzeszczy w szwach. Bo Słowacja, bo Węgry, bo Turcja. Turcja, Grecja, socjalistyczna. Tak, grają tam na swoich instrumentach i tak dalej. No i nie do końca się utożsamiają też tą wojną. Ale panie generale, to nie jest straszne samo to, straszne no i Stany Zjednoczone. Pytanie Stany Zjednoczone, bo Rosja będzie dążyć do tego, żeby NATO się rozpadło. I dążyć się, to jest wcale polityczne rosyjskie. Znowu sięgamy do tych warunków, które Putin postawił. I Rosja będzie dążyła do wypchnięcia Stanów Zjednoczonych z Europy. Stwarzając dylemat na Bliskim Wschodzie, bo on jest, Rosja jest zainteresowana, żeby tam się rozkręciła. Chiny może mniej, ale są zainteresowane, że ta wojna się tam rozkręciła na pełną skalę, bo i ceny paliw pójdą w górę. Wtedy wiadomo, że Rosja więcej zarabia, bo gospodarka...
polityka rosyjska, tak, dane są publikowane, że dochody gospodarki PKB jest większe jak w 2022 roku Rosji, tak, za 2023, tak? Wydaje też więcej pieniędzy na zbrojenia i rozkręca to wszystko. No i buduje sojusze swoje, tak? I tak dalej, i tak dalej. Ale ceny paliw pójdą w górę, no to jest poważny problem gospodarczy też dla nas, dla Europy, ceny paliw i szlaki komunikacyjne. My skąd ściągamy gaz, dostarczamy z Kataru, tak? Tutaj gazowce tam mamy podpisane, mamy też z Norwegią, jest Baltic Pipe, bardzo dobrze zostało to zbudowane. No i ropa, tak? To do naftoportu i tak dalej. No więc to trzeba to wszystko widzieć w takim kontekście. Wojna to jest syntezowanie, to nie jest analizowanie, to nie, analitycy nie powinni się zabierać do oceny wojny, bo oni są analizowani jakichś tam pewnych zdarzeń, pewnych zjawisk w tej przestrzeni, które się składają później na syntezę całej zjawiska, jakim jest wojna. Stoimy w bardzo trudnym czasie, jesteśmy. Europa, w mojej ocenie, już ma poza sobą czas pokoju, jest w tej chwili czas niepokoju. To właśnie, niepokoju. Panie generale, zacytuję pana słowa z portalu X, gdzie właśnie pan to sformułował tak bardzo lakonicznie i poprosiłbym o rozwinięcie. Dokładnie to pan napisał: świat zapomina, czym jest pokój, żyjemy w niepokoju i niepokoju. Tak jest. Jak no to, jesteśmy, panie generale, rozumieć? Bo trudno powiedzieć, że jesteśmy spokojni, jesteśmy niespokojni, czyli niepokój. To ten oddech wojny, to co się dzieje w Ukrainie i ten oddech Rosji, już go słychać, jest blisko, tak? Jesteśmy niespokojni, ale ten niespokój nasz musi się przeradzać w dynamikę, determinację i podejmowanie decyzji i działania, a skończyć trzeba z debatami i nie straszyć społeczeństwa, nie wolno społeczeństwa. No, ale to nie jest straszenie społeczeństwa, ale świat zapomina, czym jest pokój. Tak, tak, tylko że nie wolno mówić, że za 3 lata Rosja zaatakuje Polskę. Trzeba zrobić, żeby nie zaatakowała. Jasne. Mówić, tak będzie, jeżeli my się nie zmobilizujemy, nie przestaniemy debatować, się kłócić, tylko zaczniemy budować system obrony państwa. Panie generale, to moje pokolenie miało to szczęście, że w czasach absolutnie pokoju się wychowało i nawet wyjścia Polski ze strefy wpływów Związku Sowieckiego. Czy teraz pokolenie, to, które przychodzi na świat, które ma kilka lat wychować, no właśnie zapomni o pokoju, nie będzie pamiętało, czym jest pokój, bo oni już wychowują się ze świadomością, że za rogiem mamy wojnę. Tak, tak jest. I tak powiem tak, nawet wtedy, kiedy nie było tak, jak jest dzisiaj, powinniśmy tak myśleć, że Rosja, póki nie zrezygnuje z swojej doktryny imperialnej, swojej strategii militarnej, powiększania swojego terytorium kosztem swoich sąsiadów, to nigdy nie powinniśmy być spokojni. Powinni zawsze nam towarzyszyć przezorność i dalekowzroczność, żeby się przygotowywać do tego właśnie, co następuje. Myśmy przez 25 lat sobie sami wykreowali właśnie ten pokój, niepokoju, w sensie twórczym takim, że powinniśmy być niespokojni. Budujemy, robimy, budujemy swoje zdolności, przekonujemy sojuszników. Rosja zaatakuje, jeżeli nie będziemy do tego, będzie zachęcać ją do tej agresji. A myśmy tego nie robili. Myśmy przyjęli sobie scenariusz, który sami wymyśliliśmy, wykreowaliśmy. No, świat to robił, to nie tylko ale my, to, ale to my, świat ugłaskiwał. Ale my jesteśmy tutaj i teraz, tu na styku z Rosją. Doświadczyliśmy najbardziej, ani Anglicy, ani Amerykanie, ani Francuzi. No, jak Napoleon się nie wybrał na Moskwę, to też nie wiedział dobrze, czym jest Rosja, tak? Się przekonali, później uciekali ogon pod siebie, tak? A nasi hetmani, nasi wodzowie, Piłsudski, to gdzie poszedł, gdzie doszedł, tak? My potrafimy wojować z Rosją, my mamy tutaj to myślenie takie, które jest adekwatne do rosyjskiej strategii i tak dalej. My tu jesteśmy profesorami. Tak puentując, sparzyłaby się Rosja na nas? Jeżeli byśmy zbudowali zdolności, tak, i jeszcze mieli sojuszników do tego przekonani, samym będzie trudno. Chociaż jak Izrael pokazuje, kiedy zbudujemy państwo twierdzę. Ale ma sojusznika, i mamy patrona. No to o tym mówię, sojusz, tak?
Państwo twierdze, które ma zdolności do odparcia nagłej agresji, ma zdolności przeciwzaskoczeniowe, tak dalej, a z drugiej strony odwetowe, tak, no to jest wtedy, to działa, odstrasza, skutecznie, nie dochodzi. A kiedy to państwo jest biedne, biedne w sensie rozbroiło się i dopiero dzisiaj się gramoli i zastanawia się dobrze, co zrobić, jak zrobić i kiedy zrobić, i jeszcze się kłóci, no to zachęca do agresji. Trzeba się mobilizować, mobilizować społeczeństwo, konsolidować społeczeństwo, kochać się i kochać kraj, w którym jesteśmy, żyjemy. Tak, i nie uciekać, nie straszyć, że będzie wojna. Wojsko jest od tego, że ma mówić, że on ją zrobi, żeby do wojny nie dopuścić. Wojsko nie mówi, że ma za pięć lat tu będzie wojna. Wojsko ma mówi, tak, Rosja za 5 lat będzie można zaatakować, ale nie waży się zaatakować. Nie waży się Polski zaatakować. Będziemy gotowi, gdy będziemy mieli zdolności, odeprzemy i sojuszników przekonamy do swojej doktryny, a nie będziemy przyjmować ich narrację. Bo my tu jesteśmy, nasze miejsce, nigdy więc nigdzie miejsca naszego nie będzie, chyba że będziemy przekonywać młodych Polaków, że wojna wybuchnie, a oni będziemy ich zagospodarowywać, uczyć, szkolić obronie, to będą wyjeżdżać na zakupy do Hiszpanii, Portugalii, kupować sobie mieszkania i uciekać, tak? To jest myślenie donikąd, to jest niewłaściwe myślenie. Panie generale, to na tym zakończymy naszą dyskusję. Bardzo dziękuję. Generał Leon Kowaliński, były wiceszef sztabu Wojska Polskiego. Wszystkiego dobrego panu generałowi życzę. Dziękuję. Mam nadzieję, bardzo, że za krótki czas uda się znowu z panem generałem porozmawiać. Państwu. Jestem do dyspozycji. Dziękuję bardzo państwu. Dziękujemy bardzo za uwagę, ale to jeszcze nie koniec oczywiście Wieczornego Ekspresu. Za chwilę Paweł Piskorski, jeden ze współzałożycieli Platformy Obywatelskiej, jej sekretarz generalny, były prezydent Warszawy, będzie gościem naszego programu. Kampania jest w toku w Stanach Zjednoczonych. Ja mam pogląd jednoznaczny, ale wydaje mi się, że nie jestem tu oryginalny. Mam wrażenie, że w Polsce chyba prawie wszyscy rozumiemy, że z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa Europy, przyszłości NATO, ewentualne zwycięstwo pana prezydenta Trumpa byłoby prawdopodobnie z niekorzyścią dla tych spraw. Nic, chyba nie zdradzam żadnych tajemnic, ponieważ prawie każde wystąpienie prezydenta Trumpa bardzo wyraźnie pokazuje jego raczej antyukraiński sentyment, takie nastawienie prorosyjskie, które znam też z przeszłości, niechęć do pomocy Ukrainie, blokowanie pomocy finansowej, która była już prawie przegłosowana w Stanach Zjednoczonych. Bardzo krytyczny stosunek do NATO, więc wolałbym, żeby żaden polski polityk nie włączał się aktywnie w samą kampanię. Gościem Wieczornego Ekspresu jest teraz Paweł Piskorski, jeden ze współtwórców Platformy Obywatelskiej, dzisiaj szef Partii Demokratycznej, sekretarz generalny były Platformy, były prezydent Warszawy. Dobry wieczór, panie prezydencie, witam serdecznie. Dobry wieczór państwu. Donald Tusk, premier Donald Tusk, to jest ciągle ten sam człowiek, naładowany energią, niezwykle aktywny i pozytywnie patrzący na swoją rolę i przyszłość, jak w kampanii wyborczej, czy jednak to już jest trochę inny premier Donald Tusk po pół roku prawie rządzenia? Czy nie ma pan takiego wrażenia, że coś się już zmieniło? Mnie się wydaje, że człowiek cały czas ewoluuje. Każdy z nas jakoś ewoluuje pod wpływem doświadczeń. I Tusk, wydaje mi się, też zmienia się. To nie jest ta sama osoba, która była ileś lat temu i nie jest ta sama, co była pół roku temu. Pół roku temu on się żywił nadzieją na zwycięstwo, które wcale nie było takie pewne. To znaczy bez tej fenomenalnej 75-procentowej mobilizacji Polaków, która powiedziała, nie, to już my mamy tego PiSu. W ogóle naprawdę fenomenalna. Zresztą widać po następnych wyborach, gdzie jest 2/3 tylko wyborców, czyli 50%. Ale jak na samorządowe, to ciągle dobra frekwencja. Okej, ale to się nie powtórzyło i wydaje mi się, że długo się nie powtórzy. Więc to wyniosło go do władzy i teraz on
słusznie ma jakby dwie płaszczyzny, wydaje mi się, że ma dwie płaszczyzny, w których się zastanawia. Pierwsza to co tak naprawdę z punktu widzenia historycznego, bo Donald jest historykiem z wykształcenia, też wielokrotnie tak jakby w rozmowach to zawsze się nam przewijało, to znaczy, że każdy zostawia po sobie jakiś tam rekord, a zwłaszcza jak jest na wysokich stanowiskach, no to jak go będą ludzie wspominać, jak będzie wyglądała ta jedna kartka, czy w jego przypadku pewne już parę kartek w podręczniku, które będą opisywać historię. Więc on sobie słusznie, w moim przekonaniu, zakłada, że to jest wyjątkowy moment. Przed chwilą była pańska świetna rozmowa z generałem Komornickim i ta rozmowa... Świetna, dzięki generałowi przede wszystkim. Tak, oczywiście. Doskonały rozmówca. I ta rozmowa, ja się w zasadzie z każdym prawie zdaniem pana generała zgadzam, to pokazuje, w jak wyjątkowym momencie jesteśmy i Tusk sobie na szczęście świetnie z tego zdaje sprawę. No co to oznacza? No to oznacza na przykład, że nie podejmuje pożądanych przez część jego elektoratów kroków na zasadzie, jak coś zrobił PiS, to jest do wyrzucenia do kosza. Proszę zwrócić uwagę, że kluczowe z mojej perspektywy jako obywatela sprawy typu kontynuowanie dozbrojenia armii, chronienie polskiej granicy, to jest przecież bardzo niepopularne, bo część jego zaplecza politycznego działało inaczej, a jest silne polecenie chronienia polskiej granicy. Jak były, tak są na granicy. Stawianie na oczywiście integrację europejską, ale bez oddawania Unii Europejskiej zablokowanie paktu migracyjnego. Pakt to jest czwarta kolejna rzecz, bo ta trzecia to jest ta zmiana ustrojowa, która się miała w Unii dokonać, którą Tusk powiedział, że nie, hola. Tak szybko tego nie możemy robić. Ja też tak uważam, jako osoba znająca, i tam jest przecież wielu moich przyjaciół, którzy prą do tego w Brukseli, którzy prą do tego większej integracji. Czwarta już pan powiedział, czyli pakt migracyjny. Piąta, Zielony Ład, który też jest niepopularny jakby i wśród jego kolegów w Brukseli czy w Europie i wśród części elektoratu. Więc te rzeczy uważam, i tutaj muszę powiedzieć z bardzo pozytywnym zaskoczeniem, jeśli te rzeczy robi, PiS się frustruje, to jest w ogóle paradoksalne, bo PiS mówi, ale przecież dlaczego ty to robisz? To my robiliśmy i teraz blokowanie kradniesz teraz nam. Tak. My nie mamy w ciebie uderzyć, bo nam mówisz o blokowaniu paktu, no to co PiS mówi? A Tusk kłamie, on tak mówi, że będzie blokował, a tak naprawdę nie będzie blokował. No bzdury. Więc wydaje mi się, że to należy w tej pierwszej warstwie, czyli tej warstwie, co Tusk po sobie może zostawić jako polityk w podręczniku, działa bardzo pozytywnie. Druga warstwa jest trudniejsza i to jest ta warstwa rozliczeniowo-polityczna, konfrontacyjna, bo Tusk stoi przed pierwszym wyzwaniem i drugim pytaniem. Wyzwanie jest takie, on musi w swojej logice bardzo osłabić PiS. Nie powiem zlikwidować, tylko bardzo osłabić. Znaczy, politycznie zniszczyć chyba, to jest jakiś cel Donalda Tuska. Nie pozwolisz na powrót do władzy PiS. Dokładnie. To tak definiujmy efekt. To znaczy PiS nie może w tej postaci wrócić do władzy. Czemu sprzyjają okoliczności? Na przykład taka okoliczność, która ja życzę Jarosławowi Kaczyńskiemu jak najdłuższego życia, ale to jest człowiek powiedzmy w starszym wieku. 76 lat chyba, tak? Tak jest. Donald jest o 10 lat 9 lat młodszy. No i to powoduje, że ten PiS z twarzą Kaczyńskiego będzie coraz bardziej, jak młodzież mówi, odklejony od rzeczywistości i oderwany od realiów. Ma swój elektorat, to pokazały te wybory samorządowe, że to 1/3 Polaków, zwłaszcza z mniejszych miejscowości i wsi, głosuje na nich, ale bardzo trudno będzie mu stworzyć jakąkolwiek koalicję, jakąkolwiek opcję, z kim się porozumieć, a bez stworzenia takiej opcji PiS długo nie wróci do władzy. I ten element Tusk wzmacnia
ucieleśnia poprzez ten system rozliczeniowy, który na razie idzie słabo, bo te komisje wystartowały w moim przekonaniu słabiutko. Słyszymy o jakichś doniesieniach do prokuratury, słyszymy takim najbardziej spektakularnym wydarzeniem, ale wydaje mi się, że ono jednak było ze względu na wybory, to było przeszukanie u Ziobry wydarzenia wokół Funduszu Sprawiedliwości. To jest bardzo, bardzo ważny element i to jest pewnik. Natomiast to pytanie, które ma Tusk przed sobą, to w jakiej roli on chce w tej rzeczywistości funkcjonować w najbliższych miesiącach i latach? No i tu są dwie opcje. Pierwsza, chce być prezydentem Polski. I co stoi na przeszkodzie? To, że do tej pory mówi się, że Rafał Trzaskowski ma być prezydentem, z całym szacunkiem dla Rafała, którego bardzo lubię i szanuję, no to nie jest duża przeszkoda, no bo liderem partii jest Tusk. Jak Tusk powie, że Trzaskowski musi się zająć sprawami warszawskimi, to a ja będę kandydował, to i tak to przeforsuje w partii i nie będzie wyjścia. Są dwie przeszkody. Pierwsze, czy jakikolwiek kandydat PiSu jest w stanie wygrać w drugiej turze z nim? Na dzisiaj nie. Chociaż pamiętajmy o tym, że Tusk miał coś, co komentatorzy nazywali taką szklanym sufitem, że stosunkowo nisko zawieszony. Elektorat negatywny po prostu. Duży elektorat negatywny, tak jak Jarosław Kaczyński na podobnym mają ten elektorat negatywny. Przy parlamentarnych wyborach tak to nie ma takiego znaczenia, ale przy prezydenckich dokładnie tak. To już jest co innego. No więc, a drugi problem, czy Hołownia, krótko mówiąc, nie będzie silniejszy od niego. To jest ten dylemat, bo drugą rolą, w której Tusk... Już czapką przykrywa skutecznie dosyć, prawda? Tak, wydaje mi się, że... Udaje neutralizować. Że Hołownia ma również świadomość tego, że jest coraz bardziej spychany i coraz bardziej stawiany w trudnych sytuacjach i że na przykład istnieje pewna wspólnota interesu między lewicą, która uderzała w Hołownię, a Donaldem Tuskim, który się wcale od tego tak bardzo nie odcinał i też był rozczarowany, że marszałek nie wprowadza tej sprawy aborcyjnej pod obrady. No więc to są, tak jak mówię, pewniki, to jest to, że on chce rządzić i nie pozwolić na powrót PiSu, a niepewnik, czyli to znak zapytania przed nim stojący, to jest to, w jakiej roli chce to robić, czy jako premier, czy jako prezydent. Przy tym pierwszym obszarze się na chwilę zatrzymamy. Czy właśnie w tych kilku strategicznych absolutnie dla państwa obszarach. Premier Donald Tusk jest bardziej pisowski niż można się było spodziewać, bo jeżeli obronność, relacje z Unią Europejską, to jest chyba największe zaskoczenie, prawda, że tutaj odbiera argumenty Prawu i Sprawiedliwości, ale też chyba nie spełnia oczekiwań zachodniej Europy, bo na to chyba liczono, że nie będzie bariery już w Warszawie w realizacji takich celów, prawda? Donald Tusk okazał się w wielu sprawach pisowcem? No właśnie, teraz tak. Ja wiem, że się utrwaliło w takim polskim języku debaty sformułowania pejoratywne. Na przykład dla części elektoratu bycie pisowcem jest pozytywne, a dla części to w ogóle tak przychlapane. Gorzej nie można i to jest obraźliwe i tak dalej. Ja należę do tych ludzi, których mam wrażenie, że w Polsce wcale nie jest tak mało, którzy starają się unikać tego rodzaju określeń, bo to nie jest tak, że wszystko, co robił PiS, było kompletnie do wyrzucenia. Były rzeczy, były tak nie do przyjęcia rzeczy, ta chociażby bezczelna agitacja wylewająca się z telewizji Kurskiego, to bezczelni pisowscy politycy... A to już się cały PiS przyznaje, że to było złe. Oczywiście, wspaniale, to przynajmniej tyle. Wszyscy, którzy uważali się za bezkarni, którzy mogli sobie tam willę plus przyznawać i tak dalej, nie ma sensu tego teraz wyliczać. Było masę rzeczy, które robili źle. Ale to nie jest tak, że jak PiS powiedział to ktoś, a to A jest rzeczywiście rozsądny i adekwatny do sytuacji, to że nie można tej litery wymówić, nie może jej wymówić inna osoba. Są rzeczy, które należy, na przykład konflikt z Unią Europejską, należało jak najszybciej zasypać, zaklejstrować i Tusk to zrobił, mając oczywiście znacznie większy potencjał w tej sprawie, bo ma wiarygodność większą niż rząd PiSu, ma znacznie większe znajomości i to, że my dostajemy KPO bez i te gigantyczne pieniądze,
pieniądze, w zasadzie nie zmieniając legislacji w Polsce, tylko deklarując... Nie zmieniając ani o jota, nie, nic się nie zmieniło. Tylko deklarując, i tu oczywiście PiS może być słusznie wściekły, tylko że ja jako obywatel Polski i patriota uważam, że dla Polski to jest świetnie, bo z PiS-em tych pieniędzy byśmy nie dostali, a z nową ekipą, która jest wiarygodna dla Unii Europejskiej, dostajemy. Natomiast to, o co pan wyliczył jako pisowskie zachowania czy wady Tuska, przynajmniej ich część. Czy ja nie mówię, że są wady, tylko taki paradoks po prostu staram się uchwycić, bo Platforma Obywatelska jeszcze bez Donalda Tuska nawet częściowo za wiele z tych rzeczy Prawo i Sprawiedliwość krytykowała po prostu. Absolutnie. A nawet z Donaldem Tuskiem, jeżeli chodzi o granice i to, co się tam działo, no to przecież pamiętamy posłów Michała Szczerby i Dariusza Jońskiego biegnących z pizzą, czy posła Franka Sterczewskiego, który wymykał się patrolom Straży Granicznej, dostarczając w to z Ikei, nie wiem już co tam było, śpiwory pewnie i inne potrzebne rzeczy. Ale ma pan 100% racji. Jeszcze dla części elektoratu może być to szokujące. Dla części też opinion makersów, tych popieraczy, z całym szacunkiem kłaniam się pani Agnieszko, dla pani Agnieszki Holland może to być szokujące, że ta władza, która chciała pomóc pani, która była wymarzona, nie zachowuje się tak, jak ona chce. Ale trzeba pamiętać o tym, że są rzeczy ważniejsze i z tego punktu widzenia ja uważam, że należą się Tuskowi komplementy, znaczy pozytywne oceny za to, że on podchodzi do tego niedogmatycznie, to znaczy właśnie nie tak, że skoro my krytykowaliśmy ich za to, za płot Błaszczaka, to teraz nam wstyd będzie powiedzieć, że ten płot musi być wzmocniony. A musi być wzmocniony, bo to jest, jesteśmy w trakcie nie kinetycznej wojny, nie konfliktu zbrojnego, ale jesteśmy w trakcie proxy war, czyli jesteśmy w trakcie konfliktu, gdzie na przykład ci nieszczęśni ludzie są wykorzystywani przeciwko państwu polskiemu i jako pokazówka, jacy to my jesteśmy okrutni. Im szczelniejsza granica, tym mniejsza chęć tych biednych ludzi do bycia, do dania się wykorzystać służbom białoruskim i rosyjskim do tego rodzaju zachowań. I to bardzo dobrze Tusk w tej sprawie jest się na tyle, ma na tyle też silną pozycję, no bo przecież tam są na przykład lewica znacznie krytyczniej do tego podchodzi. No tak, no nawet interpelacje są posłów lewicy w sprawie oczywiście, rozumiem, pushbacków, ale krytyka. Na tyle Tusk, to jest oczywiście moje przekonanie, można podchodzić inaczej do tego, ale ja uważam, że te podstawowe rzeczy związane z odpornością Polski na zagrożenie zewnętrzne, z możliwością uratowania czy też rozwijania w tej sytuacji, trudnej sytuacji gospodarki, to wypada lepiej niż oczekiwałem. Mm-hmm. A jeżeli chodzi o tę przyszłość premiera Donalda Tuska, to na czym pan zakończył ten swój pierwszy wywód? Gdzie dalej pójdzie Donald Tusk? Jaką klamrą będzie chciał spiąć swoją polityczną historię, to jednak prezydentura czy bycie premierem? Co pan myśli, że jest teraz w głowie Donalda Tuska? Bo to chyba jest tak naprawdę, tu się wszystko zaczyna i kończy. Co będzie chciał premier Donald Tusk, to ostatecznie zrobi. Jest jeszcze trzeci wariant, który wykluczam, ale który dla porządku powiedzmy, bo są były różnego rodzaju rozważania, czy Donald Europejska Tusk jeszcze kariera? Czy Donald Tusk nie zostanie zaproszony, żeby zostać szefem Komisji Europejskiej. Ja to wykluczam. Ja uważam, że nie. Że ale to już wielka władza też europejska, bo jednak szef Rady Europejskiej to, nie oszukujmy się, taki prezydent malowany. Tak, ale drugi raz by to zrobił, więc wydaje mi się, i to było jednak w finale źle przyjęte i doprowadziło w pewnym sensie do, może nie upadku Platformy, ale na pewno do tych 8 lat rządów PiSu. Tusk wie, jak istotną rolę on odgrywa w tej układance i drugi raz wydaje mi się, to jest oczywiście wydaje się, ja nie wiem, co jest w jego głowie, wydaje się, że tego nie zrobi. Z tych dwóch krajowych wariantów, które są, uważam, że on spuentowałby dobrze i tak myśląc właśnie historycznie, on wolałby spuentować swój życiorys polityczny prezydenturą. Dlaczego spuentować? No bo Donald ma w tej chwili 67 lat. Plus 10. Plus 11, bo rok jeszcze czyli plus 11. No czyli już starszy, dostojny pan w dobrej formie fizycznej. To już by był czas na emeryturę i na spacery po plaży w Sopocie. Natomiast oczywiście premierostwo jest znacznie trudniejszym wyzwaniem.
wyzwaniem, to by oznaczało, że on musi, jeśli ten sam horyzont czasowy przyjmujemy, aż 3 razy być premierem. To jest bardzo jednak wyczerpujące, więc wydaje mi się, że on wolałby zostać prezydentem, ale jest na tyle doświadczony różnymi zwrotami losów i też wie, że w polityce bardzo dużo zależy od szczęścia bądź od jego braku, że on po prostu jeszcze te 5 roku na decyzję poczeka. Jak mówię, wydaje mi się, że problemu wewnętrznego nie ma, to znaczy mogą się pojawić niezadowolone osoby, że nie Rafał, tylko on, ale że to sobie z tym poradzi. Natomiast te 2 pozostałe okoliczności on musi zważyć. Dzisiaj mamy kwiecień, w związku z czym październik albo listopad to jest prawdopodobnie ten czas, w którym on zobaczy, na ile osłabł PiS, na ile ten PiS widać perspektywy jego rozliczenia. Na przykład zaczęły się poważne postępowania prokuratorskie, też w jakim stanie sondażowym jest PiS i też zobaczy, w jakim stanie jest jego główny kontrkandydat w tej chwili, czy Szymon Hołownia. Jeśli te okoliczności będą sprzyjały jego... Bo on nie może przegrać. Znaczy, to jest ten jakby paradoks. Znaczy, że nie... Na tych stronach podręczników zakończenie tego przegraną, to fatalnie. Fatalnie. No, zwłaszcza jeśli by oddał w ten sposób jeszcze raz prezydenturę komuś z PiSu. No bo raczej sytuacja, w której 2 kandydatów i Hołownia i Tusk byłby w drugiej turze, a PiSu nie, to raczej jest to mało prawdopodobne. Więc zakładamy, że w drugiej turze jest ktoś z PiSu. No i jeśli Tusk na skutek swojej błędnej kalkulacji oddałby to PiSowi, no to już cała ta właśnie ten rozdział podręcznikowy się źle kończy. Więc on, jeśli będzie widział, że prawie na pewno, bo nie ma na pewno, ale prawie na pewno wygrywa, to wydaje mi się, że będzie startował na prezydenta. Jeśli nie, będzie pełnił godnie tę rolę, którą pełni. Mnie ostatnio jeden z polityków Koalicji Obywatelskiej, no oczywiście poza radiowym czy telewizyjnym, tak, na OFIE przekonywał, że no mówił, że tylko, nie wiem, ślepy może nie zauważyć tego, że celem Donalda Tuska jest teraz prezydentura, że ewidentnie po prostu no, wszystko w tym kierunku zmierza i był gotów się zakładać, że za kilka miesięcy usłyszymy właśnie, że prezydentura dlatego, bo tylko tak, że to jest najlepszy gwarant zatrzymania Prawa i Sprawiedliwości, że to jest potrzebne do tego, żeby przejąć w pełni władzę przez obóz demokratyczny, jak to powie premier Tusk. No tu jest po prostu bardziej potrzebny, tak to. No tak, ale raczej będzie to miało ręce i nogi zupełnie. Tak, prawda? Tylko teoretycznie można przejąć inną osobą, to znaczy równie demokratyczny będzie Trzaskowski jako prezydent. Ale ja się tu całkowicie z panem zgadzam i z tym pana tajnym informatorem, który to mówi. To znaczy, jest oczywiste, że Donald Tusk to poważnie rozważa. To jest oczywiste. Natomiast wydaje mi się, że on jest na tyle racjonalny i doświadczony, że decyzję będzie podejmował za 5 roku, jak zobaczy, jak to otoczenie wygląda. Czyli czy PiS się udało na tyle osłabić, że oni nie mają szansy w drugiej turze? No i co jest z marszałkiem Hołownią, któremu trudno jakby nabrać rozpędu, to się nie dziwię, no i może mogą się różne rzeczy jeszcze tutaj dziać. No może Hołownia to zwalnia po prostu. On już się nie rozpędza, tylko zwalnia. Jak spojrzymy, gdzie był w listopadzie i grudniu, a gdzie jest teraz, to jest zupełnie inne miejsce. Nawet te, nie wiem, wyniki YouTube'owe marszałka Hołowni, popularność jego aktywności, no chociażby podcastu, który na stronach sejmowych umieszcza, to sprawdziłem nawet wczoraj pierwszy odcinek, grubo ponad 1 000 000, potem 400 000, potem już niespełna 200 i tak samo oglądalność Sejmu, to po prostu już ta gwiazda rozbłysła, tego efektu już nie ma. Jakby, tak, efekt nowości zawsze mija i to rozpędzenie przez rok jeszcze nie będzie trwało. No ale wiemy doskonale, że tutaj nawet drobiazgi czasami mogą... Jasne, ale ja tylko zapytam jeszcze jedną rzecz, bo 5 roku to jest dużo w polityce oczywiście, bardzo wiele może się zdarzyć, ale niedużo. Przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego, do czerwca będzie intensywna, mniej lub bardziej, pewnie całkiem intensywna ta kampania europejska, no bo to jest gra o potężne pieniądze, więc na pewno tych kilkuset kandydatów, którzy będą walczyli o Parlament Europejski, no będziemy widzieli i słyszeli, a zresztą no, wszystkie partie też będą się chciały możliwie dobrze pozycjonować przed tym wyścigiem o prezydenturę, ale no, w każdym razie po wyborach europejskich mamy potem już zaraz wakacje i tak naprawdę budzimy się we wrześniu, październiku, już trzeba mówić, kto jest tym kandydatem w wyborach. Tak, to nie jest jakiś szmat czasu, bo wakacje są po drodze, które politycznie, no to nie jest sezon ogórkowy już od lat, ale
jednak są jakimś takim czasem lekkiej hibernacji, prawda? Ma pan absolutnie rację, tylko i dlatego zwracam uwagę, że nie te wybory będą istotne. Te wybory są większym sondażem. One są zresztą przeprowadzone według... Drugie też tak swoją drogą, bo frekwencja nie będzie jakaś szalona. One są przeprowadzone według ordynacji, która w zasadzie tworzy z całego kraju jeden okręg wyborczy. Czyli tam jest całkowita proporcjonalność. Jak ktoś dostaje 7% głosów, to dostaje 7% z tych 53 mandatów. Więc to będzie większy sondaż i oczywiście te kilkadziesiąt osób, które będą miały szansę na mandaty, będzie bardzo zainteresowane, żeby tam pojechać. Ale tego bym nie przeceniał. To, co będzie istotne, to jest właśnie ten proces likwidowania PiS-u, czyli rozliczania, przejmowania Polski, bo przecież proszę zwrócić uwagę, że bardzo wiele spółek jest na przykład dopiero w trakcie przejmowania. Tam się tworzą zarządy tych spółek, które oni chcieli depisizować. Czyli tam na przykład, nie wiem, w takim Orlenie to się dopiero zarząd stworzył. A ten Orlen ma chyba tam 2000 spółek podległych i to jeszcze czasami spółki podlegają spółkom, więc ten proces będzie jeszcze trwał. No i jak to się w sondażach odbije, jak będą wyglądały te rozliczenia, ale też pozytywnie na przykład, jak zaczną działać te pieniądze europejskie. Nie zaczną przez kilka miesięcy działać, no nie oszukujmy się, to nie jest tak, że odczują to Polacy, że zaczną działać europejskie. Wybudowane nic nie będzie, ale jeśli ktoś będzie miał świadomość w jakiejś miejscowości, że ten od dawna odwlekany szpital albo no coś tak, tam, to że, zdrowia to rusza, sporo dostanie, tak, że to rusza i że to już to nie jest już tak, że o, tam będzie za ileś lat, tylko że to już konkretnie idzie, to na morale wpływa. To jeszcze dwa wątki. Jeden, premier Donald Tusk, zacytuje Tygodnik wprost, kilka zdań anonimowego polityka w rozmowie z Joanną Miziołek. Te słowa o premierze Donaldzie Tusku. Donald nie jest łatwy we współpracy. Co słabsze jednostki wychodzą z płaczem z posiedzeń Rady Ministrów. Ostry sposób zarządzania przez Tuska wynika z przekonania, że rośnie przepaść intelektualna między nim a resztą rządowych polityków. Tak jest, pana zdaniem? To jest cały Donald Tusk, czy nie? Ja też takie rzeczy słyszałem od różnych polityków, że Donald Tusk jest twardym szefem i że potrafi ludzi jakby... No, potrafi oczekiwać od ludzi więcej niż oni są w stanie czasami dostarczyć. No to jego... słyszał z pierwszej ręki, to nie są jakieś tam informacje. Znaczy nie wiem, kto jest informatorem pani redaktor, ale ja różni ludzie ze mną rozmawiają i różne tego rodzaju sygnały są. Ale to nie stanowi, to nie jest fundament, bo Tusk sobie, to, że on jest twardym i silnym liderem, to tylko jakby lepiej, bo jakby był rozlazły i ci ministrowie by czuli, że wszystko im można i że Tusk od nich niczego nie oczekuje. To boją się premiera, ministrowie? Wydaje mi się, że są ministrowie, którzy mogą z pewną obawą czekać na to, co Tusk powie, który z ministrów sobie radzi, a który nie radzi przy tej mitycznej rekonstrukcji czerwcowej. Ale to jest tylko działa na rzecz Tuska, bo mobilizacyjnie. Tak, mobilizacyjnie to jest dla tych ludzi pewno nieprzyjemne, ale z punktu widzenia mobilizacji do pracy to jest na pewno pozytywne. A jeżeli chodzi o tę intelektualną przepaść, Donald Tusk czuje się większy, lepszy, ważniejszy, sprawniejszy. No w końcu bez niego to rozsypka przez 8 lat. Próbowali różnie, ale nikomu się nie udawało. On wrócił, zebrał wszystkich w jedną silną pięść i zaatakował, uderzył. Nie wiem, co w tej chwili jest w jego głowie, ale byłby niemądry, jeśli by dawał to, taką wyższość dawałby po sobie poznać. Bo oczywiście jest znacznie bardziej doświadczony niż większość tego rządu, zwłaszcza debiutanci. Jest znacznie sprawniejszy i ma znacznie silniejszą pozycję niż jego koalicjanci. I ci koalicjanci są zagrożeni zawsze, to pamiętajmy o tym, że jak jest koalicja dużego podmiotu z małym albo z małymi, to te małe są zagrożone anihilacją i przepływem do dużego, a nie odwrotnie. To jest biblioteki o tym książek napisano, to jest stały mechanizm. W związku z czym ci mali, oni zawsze walczą, jakoś SLD tam podkreśla aborcję, PSL kwestie rolnictwa, przedsiębiorcy i tak dalej, i tak dalej. Więc ci mali będą stale niepewni i Tusk musi to brać pod uwagę, no bo nie ma większości bezwzględnej, ale na pytanie, czy przypadkiem docelowo Tusk nie myśli o tym, żeby kiedyś zmusić ich jednak do jednej listy
całościowej listy dzisiejszego obozu rządzącego, powiem tak, to jest logika, z którą ci mniejsi muszą ją brać pod uwagę. Być może się jej obawiać. Tak? Nie mają się czego obawiać. Pana zdaniem to jest też jeden z tych politycznych celów, wyrównanie, znaczy zdobycie takiej przewagi jeszcze nad koalicjantami, żeby móc niepodzielnie w zasadzie rządzić, podporządkowanie sobie koalicjantów. To jest Donald Tusk, premier Donald Tusk chce sobie podporządkować absolutnie koalicjantów. No, tylko też pamiętajmy, że podporządkowanie to oznacza, że on ma więcej władzy, instrumentów i wpływów nad nimi. I też personalnych, to znaczy może wybierać, ale on pokazał, no, praktycznie likwidując Nowoczesną, tworząc podmioty, które z całym szacunkiem są bardzo słabe, inne podmioty. Ale po to jest inicjatywa polska, że jak otworzy premier Donald Tusk drzwi, to parlamentarzyści lewicy będą mogli w zgodzie z własnym sumieniem albo i oczekiwaniami elektoratu przejść do inicjatywy polskiej. Albo wytworzyć kolejny podmiot. No tak. Przecież można tak sobie wyobrazić, że powstaje jakiś kolejny podmiot, który nawiązuje, przecież to takie koalicje wokoło mogą być złożone nawet z kilkunastu podmiotów. Kiedy się SLD to pokazało, tam było 30 chyba kilka podmiotów. I jednocześnie było sprawnie zarządzane centralnie. Wydaje mi się, że Tusk w tej ma też za sobą doświadczenie takie, że jak go zabraknie, a na przykład jeśli on zostałby prezydentem, no to musi ktoś być premierem inny. Logika. Oczywiście to wskazuje. Czy jest ktoś o takiej pozycji politycznej, jak on dzisiaj w Platformie? Nie ma. W związku z czym im bardziej by w stanie był wymusić tą jedność a priori wcześniej, tym bardziej może się czuć, że ten obóz mu się nie rozsypie, albo że ktoś inny na jego miejscu nie utrzyma tej kłócącej się grupy ludzi. Więc kto ten premierem, tak swoją drogą, kogo no, to nie roli? Nie wiem. Nie Ewa Kopacz. Nie. Nie, no ale wydaje mi się, że ktoś, jeśli on by się zastanawiał, no to ktoś z tego swojego bliskiego otoczenia, może Sikorski, może ktoś inny, ale w każdym razie pomijam dyskusję. Przed wejściem na posiedzenie Rady Ministrów ręce by drżały ministrom, jakby Radosław Sikorski był szefem rządu. To by z rozrzewnieniem wspominali ministrowie premiera Donalda Tuska pewnie. Może to też jest jakiś sposób. To jeszcze na koniec tylko o jedną rzecz zapytam. Parlament Europejski, wybory, ścisk tłok na listach, na razie tych wstępnych we wszystkich partiach politycznych, rozpychanie się łokciami i już widać wielkie fochy niektórych polityków, na których miejsca, na tych biorących miejscach zabraknie. Pan w Parlamencie Europejskim był. O co chodzi? Tylko o pieniądze, jeżeli chodzi o ten wyścig? To jest bardzo wygodne i w miejsce pracy. Wygodne nie w sensie tylko takim, że dużo pieniędzy płacą. Mało pracy po prostu. Ale, to jest tak, że jak ktoś chce pracować, to znajdzie tą pracę. Bo to jak w polskim Sejmie. Jak chce, to raz na dwa tygodnie, trzy dni. Natomiast to jest miejsce pracy, w którym mam nadzieję, że taki standard, będziemy dążyć do takiego standardu w polskim parlamencie. To są dobrze zorganizowane biura, asystenci, którzy pomagają posłowi zdobywać informacje. Dobrze skonstruowana maszyna tego parlamentu. Wiadomo, kiedy są komisje, wiadomo, kiedy się coś dzieje. Nie tak jak w polskim parlamencie, że nie możesz zaplanować spotkania w tak zwanym terenie u siebie w okręgu, bo nagle ci się komisja może wyskoczyć. Więc to jest miejsce, które wiele osób, które są po na przykład latach jakichś tutaj zmagań, wyobrażam tak sobie motywację tych ludzi, chociaż dziwię się ministrom, że chcą odchodzić, bo to jednak jest... To takie nieeleganckie, prawda? Masz realną władzę w kraju. Wydaje mi się, że to przede wszystkim jest fajne wyzwanie. To znaczy, to jest takie fajne, że można coś zmienić, jeśli się jest ministrem i ma jakieś konkretne kompetencje. Ale są fajne pieniądze przede wszystkim. Ale mi się wydaje, że to wynika z jakiegoś zmęczenia, no bo tam to jest miejsce na pewno znacznie większego komfortu niż polski parlament. Ale komfort komfortem pewnie jest zdecydowanie większy, ale przede wszystkim płaca jest 5 razy taka. No nie oszukujmy się. No tak, okej. Okay. 5 czy 3, bo ja teraz nie wiem, ile chyba do końca. Około 40, ale to około 10 tysięcy euro podstawowe uposażenie plus. I tak jest na pewno bardzo dużo. I tak każdy z nas by bardzo się cieszył, jakby to. W związku z tym, to na pewno tak jest. Ale przecież to jest tak, że ci ludzie, jeśli na przykład mają jakieś teraz zadanie, są ministrem czegoś i tak dalej, no to mają życiową przygodę. Jasne, tak. To nie jest tak, że się ministrem... Ja też ich nie rozumiem, absolutnie. Przychodzi, wychodzi, no
Więc ja się tu dziwię moim koleżankom i kolegom, którzy się tam wybierają, będąc ministrami, natomiast na przykład będąc ileś razy posłem, ja się nie dziwię zwykłemu posłowi, który chciałby się przesiąść do miejsca, które jest lepiej zorganizowane i na przykład zdobyć doświadczenie tam i z tym doświadczeniem potem funkcjonować w polityce. No ale to jest kwestia ich indywidualnych wyborów, no naprawdę. Jasne, to tylko zapytam o jedno, jak wygląda życie tam w Brukseli polskich eurodeputowanych, znaczy no, polskich, nie tylko polskich, czy to jest no, tak jak sobie niektórzy tutaj wyobrażają. Nieustanny bal. Tak, i, właśnie. Bankiet. Wino, mule i różne inne atrakcje, no związane właśnie z tymi wszystkimi przywilejami finansowymi, nie tylko jakie, na które mogą liczyć eurodeputowani. No, pewno są jacyś posłowie, którzy chodzą na wino i mule. Ja tam będąc posłem rzadziej odwiedzałem Grand Place i restauracji wokół niego, niż nie będąc posłem, a jeżdżąc często do Brukseli turystycznie, bo tam jest, przylatuje się, to jest też tak, jakoś, też w pewnym sensie, ja wiem, że ludzie chcieliby mieć takie zmartwienia, ale to jest w pewnym sensie życie na walizkach cały czas. Przylatuje się na konkretne komisje, na konkretne spotkania. Spotkania te polityczne, grup na przykład politycznych, są w zasadzie tylko przy 12 razy w roku, czyli przy sesjach tych plenarnych. Więc takie życie codzienne jest mniej polityczne niż w Polsce, bo w Polsce na przykład kluby parlamentarne spotykają się częściej. Jest częściej dyskusja o polityce. Tam ta polityka jest bardziej ułożona, ona jest bardziej przewidywalna. Zresztą rządzi ta sama koalicja socjaliści, chadecy i liberałowie od lat. Teraz mogą mieć słabszy wynik, bo mogą się rozpychać te siły prawicowe, ale nadal będą kluczowe stanowiska zajmować. W związku z czym to jest wszystko bardziej przewidywalne. Ale to życie wieczorne, nocne, to wcale nie jest takie aż intensywne, jak mogłoby się wydawać, tak? To nie jest tak, że tam być może świeczny bal. Znaczy, pyta pan osobę, która nie prowadziła takiego życia, więc jestem złym rozmówcą, ale być może są posłowie, którzy takie bale prowadzą. Tam jeden z posłów węgierskich, zdaje się, był przyłapany na tego rodzaju balandze. Natomiast normalnie to jest tak, że no, idzie się do tego parlamentu na wczesną komisję na 9 i ja wracałem 18, 19, a jeśli się jest w Strasburgu, no to w ogóle się wraca koło północy. No tak, bo to jeszcze tym bardziej życie na walizkach, bo nie jest jedna siedziba, tak. Jeżeli chodzi o Parlament Europejski. To już na koniec tylko zapytam o tych ministrów. Dziwi to pana, że zostawiają realną władzę właśnie dla tego, co czeka na nich? Tak jak powiedziałem, to ja uważam, że tego rodzaju misje się w życiu zdarzają i one nie są... To tak się po prostu po nie sięga, tylko to jest jakiś tam los powoduje, że możesz coś ważnego i dobrego po sobie zostawić. Więc jeśli to zostawiasz taką misję po to tylko, żeby być w Brukseli przez 5 lat, to ja się dziwię i to wynika albo z tego, że się ktoś źle czuje w danym miejscu, albo że jest bardzo zmęczony i chce odpocząć. A to nie jest dobra motywacja dla ministra. No ale no wie pan, no czasami ktoś... 8 lat się walczy o zdobycie władzy i zdobywa się władzę i tak zmęczony tą opozycją, że nawet nie odpoczął pół roku będąc ministrem. No nie wiem, no zobaczymy. To są motywacje każdej z nich i każdego z nich, ale ja namawiam do pozostania. Tu jest dużo rzeczy do roboty. A mówił to Paweł Piskorski, szef Partii Demokratycznej, były prezydent Warszawy, sekretarz generalny Platformy i współtwórca. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo. Państwu dziękuję bardzo za uwagę, za to spotkanie w Wieczornym Ekspresie. W imieniu Kamila Szewczyka zapraszam na jutro na godzinę, oczywiście 18, jak zawsze od poniedziałku do piątku. Dobrego wieczoru. To koniec tej transmisji, ale nie koniec najwyższej jakości publicystyki i informacji. Zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco. Bądź z nami już jutro rano.
Sedno Sprawy, Ekspres Biedrzyckiej, Raport i Wieczorny Ekspres. Dociekliwe pytania i ostre komentarze. Zawsze na żywo. Czekamy na Ciebie.